Michał Cieślak z nami po ceremonii ważenia przed galą Knockout Boxing Night w Nosalowym dworze. Michał, tutaj były przymiarki, żebyś boksował w eliminatorze WBC i to poważne przymiarki. Tak naprawdę wszystko popsuł Noel Gevor, bo z racji tego, że ta walka mistrzowska się nie odbyła, to ciężko było uzyskać od WBC jeszcze zgodę na eliminator. Ale i tak boksujesz. Wydaje mi się, że ty jesteś na tyle już dojrzałym zawodnikiem, że po prostu cieszysz się na ten start. No tak, bardzo się cieszę. Witam was wszystkich, witam ciebie. I co, widzimy też, co się wydarzyło, że jest wyznaczony ten Peralta tak. z Roziskim. Także to wszystko się układa, wiedząc całość, dlaczego też federacja zakazała tej walki. Także no co, ja czekam na swoje, tak? Znaczy czekam na swoje. Ja mam jutro walkę, to jest dla mnie najważniejsze. I wiesz, ja nie chcę wybiegać w przyszłość, nie chcę rozmawiać o tym, co będzie. Bo o tym możemy porozmawiać sobie nawet jutro czy w niedzielę, wiesz. Ja jestem skupiony na walce, przygotowałem się na nią bardzo ciężko ten okres przepracowałem. Był to dla mnie bardzo fajny okres i cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że będę mógł jutro walczyć. To jest dla mnie najważniejsze. Tak, no boks zawodowy jest w pewnym sensie specyficzny, bo im bliżej jest się czołówki, tym czasami dłużej się po prostu czeka, to wszystko uczy cierpliwości, ale wydaje mi się, że ty jesteś na tym etapie, że już tą cierpliwość masz. Być może jak byłeś młodszy, nie zawsze ją miałeś, ale teraz to już na spokojnie to wszystko przyjmujesz. Tak, jest cierpliwość, ale wiesz, są też różne ciężkie dni, są takie, wiesz, ja mam taki widzę tak po sobie, że jakieś trzy dniówki mnie łapią, tak jak na przykład wypadła ta walka, to miałem taki cięższy okres, ale to zaraz wstaję, że tak powiem, i do celu, tak? No bo co zrobić? Jak nie mam na to wpływu, to czy mam się przejmować? Z jednej strony tak mówię, a z drugiej strony nieraz, wiesz, tak jak mówię, przychodzą te dni, także wiesz, takie zaprzeczenie, no ale tak jest już, wiesz, ja chcę tej walki, także promotorzy też są, wiem, że nad tym pracują bardzo mocno. Wiem, że też ludziom ciężko to wytłumaczyć, bo zdarzają się tacy znawcy, że o, dlaczego tu tego, oni by to załatwili. Ja wiem, tak. Każdy jest mądry, jak nie dochodzi do jakiegoś tematu, tak? Także ja wierzę w swoich promotorów, wierzę im i wierzę, że ta walka będzie może szybciej niż nam się wszystkim nawet wydaje. Bo jeżeli nie oczekujemy na coś, to wiem w swoim przypadku, po dwóch ostatnich moich walkach mistrzowskich, nie czekałem na te walki. One przyszły z nienacka, także nie chcę na to czekać, chcę, żeby przyszły z nienacka. Niech tak będzie, niech tak będzie. Tutaj już było kilku zakontraktowanych, powiedzmy, rywali w miarę dogadanych, no ale wiadomo, federacja, musimy trochę jeszcze poczekać. Niemniej jest Felix Valera, rywal chyba całkiem ciekawy, jeśli chodzi o styl, bo macie dużo knockoutów obaj, więc rok temu tutaj boksowałeś z Tommy McCartym, to też raczej zawodnik, który lubił się pobić, szedł do przodu, więc też mamy zawodnika, który powinien stylowo zrobić z tobą fajną walkę. Stylowo zrobić ze mną fajną walkę i stylowo mi odpowiadać, także ja się przygotowałem na niego. Wiadomo, że trzeba na niego uważać, zawodnik silny, mocny, śliski, także... Ale co, ja wychodzę, robię swoje. Ja jestem ustawiony, wiesz, tak jak zawsze. Wiadomo, szacunek do przeciwnika, trzeba na niego uważać, ale jedynka i poszedł. Okej. Przed twoją ostatnią walką rozpocząłeś współpracę z panią psycholog, przepraszam, nie pamiętam. Zdarzył Albert. Tak, nazwiska. I pamiętam, że miałeś trochę niedosyt po poprzedniej walce, że ona skończyła się trochę za szybko, że nie mogłeś sobie wszystkiego jeszcze przećwiczyć, co na sparingach już sobie tam wdrażacie, więc teraz jest kolejny czas, tak, żeby właśnie sobie ten test zrobić. Tak, i to też o tym właśnie rozmawialiśmy, że kolejna taka walka, że fajnie, że to nie jest walka właśnie jakaś mocna od razu, tylko jeszcze kolejna, na której będziemy sobie mogli różne rzeczy przepracować. Ja będę mógł, bo oni już zrobili wszystko, jeżeli chodzi o trenera, o Zbycha, zapewniali mi sparingi, Jacek, wiadomo, cała grupa Knockout, Daria, wykonana praca z Darią, to teraz pozostaje tylko ja, tak? Także... Powiem ci, że tą pracę z Darią Albers czuć nawet w rozmowie z tobą. Widać, że tak emocje są dużo spokojniejsze, nawet w dniu ważenia, ale myślę, że w ringu, tak jak mówisz, odpali się pierwsza runda i będzie ten sam Michał Cieślak. Tak, ja widzę to po sparingach, po pierwszym sparingu z nią, znaczy po pierwszej jakiejś współpracy krótkiej już z nią, po pierwszym sparingu już to wszyscy widzieliśmy, także i jeżeli chodzi, wiesz, o kwestie takie prywatne i w życiu, też lżej się żyje, lżej się przepracowuje różne rzeczy, wiesz, takie właśnie ciężkie tematy, jak jest walka, wypada kolejny przeciwnik, kolejny jesteś taki rozchwiany, to wszystko naprawdę to jest bardzo fajne. No. A jutro idziemy po knockout? Jutro idziemy się dobrze bawić, rozbijać przeciwnika, nie nastawiam się na knockout. Co będzie, to wiesz, to wyjdzie. Dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców, zapraszam na walkę. Dzięki. Dziękuję bardzo.